Hejka moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale w ten piękny, słoneczny, wakacyjny dzień. Tak moi drodzy, zaczęły się wakacje 2019, a więc wznawiam serię wakacyjnie. Bardzo dużo osób mi prosiło, żebym właśnie w wakacje zrobiła tą serię, bo no jakby nie patrzeć, myślę, że ona każdemu się właśnie kojarzy z wakacjami i cieszę się, że nie zrobiłam żadnej podobnej serii w roku szkolnym, bo jednak to takie oczekiwanie na tą serię to jest jednak takie fajne oczekiwanie też na wakacje, więc wydaje mi się, że to jest naprawdę fajna seria, która ma taki swój wakacyjny klimacik. To jest już czwarta seria wakacyjnie bodajże. Tak mi się wydaje, że czwarta albo trzecia seria, także no już tyle minęło, odkąd pierwszy raz wpadłam na ten pomysł. Wtedy miałam 2000 subskrypcji, jakoś tak. Ogólnie oczywiście bierzcie tą serię z dystansem, bo ja ją wymyśliłam kilka lat temu, ale chcę, żeby dalej grała na tych samych zasadach, bo to było bardzo fajne i myślę, że tak właśnie zrobimy. Także może bez zbędnego przedłużania zaczynajmy ten odcinek. Wakacyjny ulubieniec. Wakacyjnym ulubieńcem jest coś takiego. Pewnie wygląda to coś dziwnie, ale jest to taki pojemnik w kształcie różowego ciasteczka i jest to pojemnik na soczewki kontaktowe. Tak on się prezentuje. Pokus. O, proszę bardzo. No i właśnie otwieramy go i w środku znajdują się cztery rzeczy. Otóż tak, tak, mamy taką pęcetkę do wyciągania soczewek, taką przyssawkę do wkładania soczewek. Oprócz tego mamy tutaj taki mega słodki pojemniczek na płyn do soczewek, wiecie, albo krople do oczu, albo płyn do soczewek, jak kto woli. No i oprócz tego mamy w środku jeszcze jedno takie ciasteczkowe opakowanie. Tak to się prezentuje. I właśnie tu jest zarówno na lewą, jak i prawą soczewkę, to jest oczywiste. Tutaj w ogóle wszystko tak płynnie chodzi, wszystko się z łatwością zamyka. Jest takie delikatne, no i oczywiście wszystko jest ślicznie wykonane. Właśnie ten pojemnik jest dostępny w kilku wariantach kolorystycznych na stronie, którą znajdziecie link w opisie. Także dla mnie jest to po prostu mega na podróż, po prostu idealne do jakiegoś samolotu bądź jakiejś długiej podróży samochodem. No i oprócz tego mamy oczywiście, o, zobaczycie siebie tutaj, mamy oprócz tego właśnie lusterko, dzięki którym ułatwi nam to po prostu ściąganie i zakładanie soczewek. Dla mnie, dla osoby, która nosi soczewki już, no już spory okres czasu, to jest po prostu niezbędnik w tym momencie na wakacje. Jak zobaczyłam coś takiego, to po prostu stwierdziłam, że nie, no ktoś, kto to wymyślił, jest geniuszem, naprawdę. Wszystko jest takie maleńkie i po prostu idealne na podróż, także polecam z całego serca. Jeżeli nosicie soczewki, to w linku w opisie właśnie znajdziecie stronkę do tych pudełeczek. Wakacyjne pytania. Teraz czas na wakacyjne pytanka i jeśli chodzi o tą serię, to pod każdym odcinkiem wakacyjnie piszcie w komentarzach pytania do następnego odcinka. No, zależy, że to jest pierwszy odcinek, to po prostu nie mam tych pytań z wcześniejszych odcinków, chyba żebym brała z zeszłych lat, ale stwierdziłam, że to bez sensu, bo mam was na Instagramie, tam was się zapytałam o te pytanka i teraz właśnie będę je wszystkie czytać, bo patrzcie, patrzcie ile ich jest. Naprawdę jest ich po prostu odgrom. Więc zaczynajmy. Będzie seria Back to School. Ogólnie nie chciałam jeszcze poruszać tego tematu, bo te wakacje dopiero się zaczęły i chcę się nimi cieszyć, ale było masa takich pytań i myślę, że tak, zrobię taką serię Back to School, bo jednak jest to takie potem przygotowanie do szkoły, no właśnie jak sama nazwa wskazuje, powrót do szkoły, w którym można się przygotować. Jakie masz plany na wakacje? Jeśli chodzi o moje plany na wakacje, to w tym roku jadę na kolonię taneczną do Łaz nad Morze Polskie 6 lipca do 16 lipca. Ogólnie potem te wakacje będą dość skomplikowane, bo 28 lipca jadę na 3 tygodnie na IF Miami. Pierwszy raz na tak długo, już się po prostu nie mogę doczekać. I po tych 3 tygodniach dojeżdżają do mnie rodzice, zabierają mnie i
i jedziemy razem do Meksyku, a do Meksyku dojeżdża jeszcze mój brat z jego dziewczyną i tam spędzimy kolejny tydzień, potem wracamy do domu, także w sumie razem nie będziemy 4 tygodnie w domu, także pierwsza to taka moja długa podróż, jak coś to była na takie 3 tygodnie z hakiem albo coś w tym stylu, ale nigdy jeszcze nie byłam na 4 tygodnie. To będzie naprawdę długa podróż i oczywiście będę musiała sobie to wszystko rozplanować, tak? Oczywiście nie będę brała 1000 ubrań, więc muszę to wszystko sobie tak rozplanować, żeby w Miami sobie rzeczy poprać, żeby mi oczywiście starczyły do Meksyku, bo przez ten czas nie wracam do domu, bo to byłaby po prostu strata czasu. Jak myślisz, dostaniesz się do nowej szkoły? Ogólnie bardzo bym chciała się dostać do tej szkoły, właśnie złożyłam papiery do 17 we Wrocławiu. Jest to na pewno blisko mnie, także dojazd mam fajny. Oprócz tego jest profil, na którego bardzo długo szukałam, czyli geografia angielski. No we Wrocławiu nie jest jakoś dużo takich szkół, jest jak coś to geografia angielski coś, a mi właśnie najbardziej zależało na tym geografia angielski, żeby skupić się właśnie na tej turystyce i na języku. Także mam nadzieję, że się dostanę do tej szkoły. Jaką miałaś średnią na koniec? Na koniec trzeciej gimnazjum miałam średnią 5,05, czyli takie 5,0. Jak się czujesz z myślą, że po wakacjach idziesz do liceum? Jeszcze to do mnie nie dociera, to w ogóle, że zostawiam to całe moje grono znajomych, z którymi przyjaźniłam się przez 9 lat jednak byliśmy w tej szkole 9 lat, bo ja miałam zespół szkół, miałam podstawówkę razem z gimnazjum i oczywiście część osób doszło, ale część osób też zostało i z tą częścią jednak spotykałam się przez 9 lat i takie nowe grono, nowa szkoła, nowy nauczyciel trochę mnie przeraża, ale mam nadzieję, że będzie fajnie. No ale jeszcze o tym nie myślę, są wakacje, także tak. Czy jesteś smutna, że rozstajesz się z większością klasy? No, tak jak mówiłam, jednak jestem trochę smutna, bo 9 lat wspólnych to jest ponad połowa mojego życia, więc to jest naprawdę, naprawdę dużo. I wydaje mi się, że będę za nimi tęsknić, ale oczywiście jestem też pozytywnie nastawiona do tego, bo ja lubię poznawać nowych ludzi, lubię zmiany, także wydaje mi się, że to też dobrze zrobi. Ale no jednak, oczywiście postaramy się utrzymywać ten kontakt, ale wiecie jak to jest, nie zawsze wychodzi. Jaki jest twój ulubiony serial? Mój ulubiony serial to La Casa de Papel, czyli Dom z Papieru. I już się nie mogę doczekać 19 lipca, bo 19 lipca wychodzi trzeci sezon na Netflixie. Także, a ja mam ogólnie 20 lipca urodziny, więc to jest idealny prezent urodzinowy od Netflixa. Kocham cię Netflix za to, serio. Zamierzasz zrobić jakieś spotkanie? Tak, w wakacje planuję zrobić, mam nadzieję, że chociaż jedno spotkanie. Czy to Wrocław, czy to gdzieś indziej, ale postaram się, żeby było, to jest jedno z moich postanowień. Co jest twoim must have na długie podróże? Wydaje mi się, że moim must have'em jest telefon, słuchawki i odświeżająca kosmetyczka. Tak, wydaje mi się, że to są moje takie must have'y, do których nie wsiądę do samolotu bez tych rzeczy. Tworzysz coś w stylu listy, co zrobić przez wakacje? Tak, właśnie zaplanowałam sobie taką summer bucket list. Może kiedyś ją wam udostępnię na Instagramie czy coś, także wchodźcie na Instagrama tutaj albo tu gdzieś. Tu gdzieś jest mój Instagram, także wbijajcie, kiedyś wam udostępnię, no i będę starać się po kolei właśnie odznaczać te moje postanowienia. Powiem wam, że tych pytań jest tak dużo, że jakbym musiała odpowiedzieć na wszystkie, to chyba to mi zajęło kilka godzin, naprawdę. Nagrasz pakowanie walizki? Tak, nagram pakowanie walizki, wiem, że to jest wasza ulubiona seria, bardzo często o to się mnie pytacie. Staram się zawsze, jak gdzieś wyjeżdżam, właśnie pakować tą walizkę przed wami, bo wiem, że to bardzo wam pomaga, ja też lubię to pakować, bo to kojarzy mi się z wakacjami, z podróżami, no i właśnie z moją pasją, także wydaje mi się, że jest to bardzo fajna seria, którą zarówno ja i wy lubicie, także tak będzie pakowanie walizki. Dziękuję Nikicie oraz Łukaszowi za tak bardzo kreatywne pytanka. Myślę, że nie będę na nie odpowiadać. Dobra, myślę, że z pytanek na razie tyle wystarczy. Jeżeli jakieś pytania wasze nie zostało zadane pod tym filmiku, to piszcie w komentarzu to pytanie, a może właśnie je przeczytam w następnym odcinku. Wakacyjny dowcip. Wakacyjny dowcip, czyli taka bardzo ciekawa kategoria, bo każdy wie, że te żarty nikogo nigdy nie śmieszą, że są zawsze suche, że w tym momencie robi się trochę żałośnie, ale i tak zawsze ta kategoria jest i wiem, że uwielbiacie moje padunc, bo zawsze piszecie to właśnie pod tymi filmikami, także tej kategorii nie zlikwiduję, będzie sucho, będzie
Nieśmiesznie, ale co tam. Jaka jest różnica między wczasami w górach, a wczasami nad morzem? W górach ceny są wysokie, a nad morzem słone. Padumc. Tak, wiem, te żarty nigdy nie były. Wakacyjna przygoda. Wakacyjna przygoda to ogólnie wakacje się zaczęły tak naprawdę dopiero dzisiaj, bo dzisiaj jest czwartek, 20 czerwca. Wczoraj miałam zakończenie roku szkolnego, więc dzisiaj oficjalnie jest taki pierwszy dzień wakacji. I w sumie w tym wakacji jeszcze się nic takiego nie wydarzyło, co mogłabym zaliczyć do wakacyjnej przygody. Ale coś, co się stało przed wakacjami, o którym już wam mówiłam na Instagramie i na YouTubie też. I po prostu już wszędzie o tym mówiłam, bo jestem na maksa tym podjarana i to jest dla mnie jedno ze spełnień marzeń. Jedno ze spełnionych marzeń, dlatego tak wszędzie o tym mówię. To jest oczywiście zrobienie tatuażu. Jakiś czas temu już sobie zrobiłam ten tatuaż i już pewnie wiecie z tego filmiku, już wszędzie o tym mówiłam, ale nie miałam żadnej innej takiej lepszej przygody właśnie, żeby tutaj wam dać, no bo tak jak mówiłam, te wakacje się jeszcze tak naprawdę dopiero dzisiaj zaczęły, także tak, no, ale jeśli chodzi o więcej szczegółów z tatuażem, to za niedługo na moim kanale pojawi się vlog z robienia tego tatuażu, dlatego go na razie nic nie zdradza. Wakacyjna stylizacja. Jeśli chodzi o wakacyjną stylizację, to myślę, że mogę to podłączyć pod stylizację na zakończenie roku. Może was kiedyś do czegoś zainspiruje, jak będziecie musieli być ubrani na galowo. A więc ja ogólnie wyglądałam tak. Nie wiem, gdzie wam tutaj wkleję, czy będzie zamiast mnie teraz, czy będzie gdzieś tu z boku, ale ogólnie właśnie wyglądałam tak. Miałam na sobie taką koszulę bez ramion, w sensie bez, wiecie, bez rękawów, na którą kupiłam na Zalando oraz takie spódniczko, spodenki, które z przodu wyglądają jak spódnica, z tyłu jak spodenki, bo to są spodenki ogólnie, które kupiłam w Berce i do tego miałam takie troszkę wyższe buty, które kupiłam w jakimś takim obuwniczym, nie wiem czy to była Wenecja czy coś takiego, no ale tak. Takie buty teraz znajdziecie wszędzie, bo są one dość modne i popularne, także myślę, że do każdego obuwniczego, jakiego wejdziecie, będą, także no. Wakacyjna piosenka. Wakacyjną piosenką jest piosenka Buttercup od Jacka Staubera, chyba tak to się czyta, Pop Food. Jest to taka piosenka w sumie bardzo kojarząca mi się z wakacjami, bo ogólnie od jakiegoś czasu pojawia się na TikToku właśnie w tym okresie już wakacyjnym i dlatego, nie wiem, mi się tak po prostu kojarzy z wakacjami, także obczajcie ją, bo jest to taka bardzo fajna, radosna piosenka, obczajcie sobie ją, nie wiem czy będę mogła wam gdzieś tutaj puścić, bo pewnie YouTube mi zablokuje, ale jak coś, jak nie uda mi się ich tutaj wstawić, to przesłuchajcie jej sobie, bo jest naprawdę fajna. Wakacyjne jedzonko. Wakacyjnym jedzonkiem są pyszne czereśnie, na które ostatnio mam ogromną fazę i po prostu cały czas je jem. Jedzcie czereśnie, bo są pyszne i zdrowe, także to jest wakacyjne jedzonko. Wakacyjne zdjęcie. Jeśli chodzi o wakacyjne zdjęcie, to jeszcze w wakacje nie zrobiłam żadnego innego zdjęcia jak tego, nie wiem gdzie się pojawi znowu, ale tego zdjęcia. Więc myślę, że mogę to wstawić, jest to po prostu zdjęcie mojego świadectwa, które oznacza, że w końcu zakończyłam szkołę i w końcu możemy cieszyć się z wakacji. No, także tak się prezentuje pierwsze zdjęcie, ale w następnym odcinku postaram się, żeby to zdjęcie było już bardziej wakacyjne. A więc to tyle już z tego odcinka wakacyjnie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Piszcie, czy chcielibyście jakieś też inne kategorie. Może coś wymyślę, zobaczymy, dołożę. Coś takiego. Także co? A ja już wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i napiszcie komentarz. Do następnego odcinka. Cześć!